Cześć, jestem Kucy i jak widzicie, jestem w dość dziwnym miejscu. To dlatego, że jestem teraz w domu rodzinnym, gdzie panuje sobie cała moja rodzinka, więc jeśli będą jakieś odgłosy w tle, no to wybaczcie, nic z nimi nie mogę zrobić. Dzisiejszy film jest sponsorowany przez firmę Jager, twórców gry, którą chciałbym wam dzisiaj pokazać. Gra, o której mówię, nazywa się The Cycle. Jest to kompetytywna strzelanka, w której wcielamy się w rolę poszukiwacza. Musimy zbierać zasoby, bronić ich przed hordami kosmitów i pokonywać innych poszukiwaczy tylko po to, żeby na końcu uciec statkiem ewakuacyjnym. I pewnie sobie pomyślicie, że brzmi to jak Battle Royale z dodatkami, ale jest to coś zupełnie innego. Cała gra trwa 20 minut i mierzymy się z 20 innymi graczami. Cała akcja dzieje się na pięknej, kolorowej planecie, która nazywa się Fortuna 3. A no i najważniejsze, gra jest darmowa i jest dostępna na Epic Games Store. To znaczy, że na tym samym launcherze możecie mieć i Fortnite'a, i The Cycle. I to znaczy również, że możecie używać w tej grze mojego kodu. Więc jeśli zainteresujecie się grą i chcielibyście kupić coś ze sklepu, to pamiętajcie o kodzie KUCYKACY. Wielkie dzięki. Dla mnie to jest ogromne wsparcie, a was oczywiście nic nie kosztuje. Grze wygrywamy zdobywając punkty zwycięstwa, a je z kolei dostajemy za realizowanie kontraktów od naszych frakcji. Na początku każdej gry mamy 3 frakcje do wyboru, ale to zobaczycie później. Dobra, ale starczy już teorii i teraz pokażę wam, jak gra wygląda w środku. No dobra, jesteśmy już w głównym lobby gry, tak ona wygląda. Pokażę wam po kolei, o co tutaj chodzi. W pierwszej kategorii mamy przepustkę sezonową, jest tutaj naprawdę cała masa nagród. Mamy przepustkę darmową i przepustkę płatną. Płatna przepustka, z tego co pamiętam, kosztuje około 29 zł. Mamy tutaj masę ciekawych przedmiotów praktycznie na każdym poziomie. Dalej mamy wyzwania dzienne i tygodniowe i sezonowe, które dają nam ciekawe nagrody. Tutaj mamy okienko naszego arsenału. Możemy tutaj sobie wyposażyć 4 bronie, które możemy sobie potem kupić ze sklepu w grze, 4 umiejętności, na przykład strzykawkę leczącą i 4 różne. Jest to na przykład pojazd, który pozwala nam się szybciej poruszać po mapie. Oprócz tego mamy tak zwane zestawy, które mogą na przykład zmienić nasz sposób poruszania się. Ja mam wyekwipowany taki, który pozwala mi na double jumpa i wślizgi. A to dlatego, że oprócz YouTube'a gram sobie w Destiny 2, a tamta mechanika jest cały czas używana. W następnej kategorii mamy tak zwane przeróbki. Tutaj są przedmioty, które odblokowujemy w czasie gry i które potem możemy kupić za surowce, które zbieramy na mapie. Jak widzicie, im więcej odblokujemy sobie poziomów we frakcji, tym więcej broni możemy potem odblokować. Jeśli świeci się na czerwono, to znaczy, że nie mamy dostępnych zasobów. Na przykład mi tutaj brakuje jeszcze 2 jakichś sztabek. Te sztabki możemy sobie sprawdzić w kategorii materiału. Jak widzicie, brakuje mi chyba magnetytu. Można go znaleźć na skalistych obszarach, to będziemy szukać. Oprócz tego mamy broni zapasowe, czyli te, które dostajemy na początku gry. Z tego co widzę, to mogę sobie nawet kupić już podstawowy nowy pistolet, więc pewnie sobie go chętnie kupię. Jak widzicie, w prawym górnym rogu ikonki mamy frakcje. Ja najwięcej grałem w akcji ICA, ale teraz w najbliższej grze będę chciał zagrać sobie w Karolewie. Dlatego kupię sobie ten pistolet, jak widzicie, mam spełnione zasoby, więc teraz klikam sobie przeróbka i wyposażam tutaj zamiast podstawowego pistoletu, super. To są frakcje, je będziemy wybierać na początku gry. Za każdy poziom frakcji dostajemy odblokowania, które potem możemy wykupić sobie z przeróbek. Tutaj mamy wygląd naszej postaci. Ja sobie gram chuliganką, ponieważ ona jest z pierwszego poziomu przepustki sezonowej. Możemy sobie też grać egzobiologiem, hazardzistką, szefunciem, tropicielką, czempionką i prospektorem do wyboru do koloru, który wam się najbardziej podoba. Ja zostanę na chuligance. No i na koniec mamy oczywiście sklep, są tutaj skiny, fury, bronie do walki wręcz, emotki, buty, wszystko co człowiek sobie tylko zamarzy. Przedmioty te kupujecie sobie za specjalną walutę, która nazywa się Aurum. Za Aurum kupuje się również przepustkę sezonową, w której jest około 200 różnych nagród. Dobra, myślę, że pokazałem już wszystko, więc pora zacząć grę. W grze mamy typ solo, duo oraz ekipę i mamy również wirtualny mecz, na którym możemy sobie ćwiczyć. Całkiem fajna opcja. Dobra, czas na wyszukiwanie meczu. Widzimy się za chwilę. Dobra, gra się zaczęła, możemy teraz wybrać sobie frakcję. Jak widzicie, najwięcej, bo aż poziom 4 mam na frakcji ICA. Następna gra to jakiś karabin, ale teraz chciałbym sobie zagrać z naszym ruskim przyjacielem, czyli z panem Karolewem, bo widzę, że za odblokowanie poziomu dostanę wieżyczkę i jakiś fajny karabin. Okej, no to wybieram sobie tą frakcję. Jesteśmy teraz w lobby. W lobby wyświetlają się jakieś tam osoby, które sobie emotkują, mogą się popisywać. Tutaj jest mapa całego obszaru, w którym będziemy grać. Możemy sobie postawić nasz banner z naszym nickiem i możemy sobie tutaj emotkować. Możemy też sobie przetestować mechanikę, poskakać, tak jak używamy wszystkiego. Jak widzicie, mam ślizgi i double jumpa. Jak widzicie, są tutaj też takie kapsuły. Z tego co widzę, to większość graczy ma tą podstawową białą kapsułę, więc raczej nie będzie jakiegoś super wysokiego poziomu w grze, mam nadzieję. Dobra, lądujemy naszym statkiem. Wygląda to trochę, jakbyśmy się rozbili i jesteśmy na planecie. Dobra, ogólnie to ja się skupię na zbieraniu zasobów. Już 40 metrów ode mnie, z tego co widzę, są kryształy, które mogę sobie zebrać, więc od razu po to lecę. I teraz tak, jak widzicie, taki odwiert sobie zaczęliśmy robić. W trakcie tego odwiertu będziemy musieli walczyć z kosmitami. Jaki fajny ten pistolet jest. Pierwszy raz go używam. Dobra, możemy ich unikać oczywiście. I jak jest taki dźwięk, to znaczy, że zebraliśmy. Przytrzymujemy sobie F. Jezu, myślałem, że cię zabiłem, okej. Dobra.
I mamy pierwsze. Jak widzicie, za wszystkie te odwierty dostajemy jakieś punkty. Mamy 100 na 200 na pierwszy kontrakt. I mamy 26 dolarów. Za 200 dolarów, jeśli będziemy mieć, to będę mógł kupić swój pierwszy karabinek, który bardzo mi pomoże w zbieraniu wszystkiego. Dobra. Nie wiem, co to jest. Co to jest? Jakaś rafineria. Tego też muszę bronić? Okej. Tego jeszcze nigdy nie brałem. Wow! Dobra. Mamy też tutaj Mela Ability pod C. Ona też się przyda. Jak już będę w takiej sytuacji, że nie będę mógł odskoczyć od czegoś. Dostałem. A, tam jest Kusmita jeszcze jeden. Dobra, fajny ten rewolwer, podoba mi się. Ciekawe, jak będzie skutecznie przeciwko innym graczom. O! Idealnie! Oh shit. A jak widzieliście, był pod nim napisany tak zwany pakt. Ponieważ możemy tutaj sobie nawet z graczami, z którymi nie jesteśmy w teamie, zawrzeć pakt, dzięki któremu będziemy mogli z nim współpracować. Chce ze mną pakt, dlatego że już miał bardzo mało HP i wie, że przegra, więc teraz próbuje ze mną tutaj pertraktować. Ale nie, jesteś mój. Dobra, mele. Gdzie on jest? Oh shit, nie powinienem przeładowywać teraz. On ma tą samą klasę co ja, bo robi takie uniki. Dobra, załatwiliśmy go. Okej, co ciekawe, w tej grze mamy dwie próby. Jak widzicie, on teraz zniknął, dlatego że mamy dwie próby. Jeśli zginiemy, możemy sobie kliknąć przycisk i odrodzić się po raz drugi. Każdy gracz ma dwie takie możliwości. Jest też specjalny przedmiot w sklepie, który pozwala nam ustalić w dowolnym miejscu taki punkt odrodzenia drugiego, co pewnie przy grach kompetytywnych byłoby bardzo przydatne, ale ja tego na razie nie używam, ponieważ wolę moją strzykawkę do leczenia. Jak widzicie, mam nieskończoność amunicji, co jest bardzo przydatne, bo jeśli jeszcze bym musiał zbierać amunicję, to byłoby mi bardzo smutno. Dobra, jeszcze trochę się zbiera. Zauważcie, że na dole mam swój pasek życia i pasek zbroi. Jeśli zawarłbym pakt z tym gościem, to wtedy moja zbroja by zniknęła. Przez całą grę bym mógł z nim grać, byłoby nas dwóch, ale wtedy nie mógłbym używać mojej zbroi. I chyba mu podwaliłem to, co zbierał. Tak, bo on to próbował zebrać, a ja go zabiłem, więc sobie wziąłem. I level up. Dobra, długo jeszcze? Bieżąca prędkość 1 na sekundę, kondycja. A co to jest? Ja myślałem, że coś zbieram, to jest coś innego. Dobra, jestem jeszcze za świeży w tą grę. Dobra, widzę, że tutaj coś jest. Ja ogólnie to skupię się na zbieraniu tych kryształków na razie, żeby jak najwięcej zrobić. Ponieważ większość broni, które mam, jest dosyć droga, więc żeby je zebrać... A jak widzicie, ogólnie jest też na tych kryształkach, im one są większe, tym jest większy poziom trudności i tym więcej... I trudniejsi będą kosmici, którzy tego bronią. Więc uważajcie, żeby na początku nie trafić na kryształ, który ma napisane trudny, bo będzie wam bardzo ciężko go przejąć. Dobra, załatwiony. Kurde, dużo ich tutaj. To był poziom średni tylko. No, podoba mi się ten pistolet. Znaczy, może on nie czyści tak jak ten, który miałem wcześniej. Ten, który będziecie mieli na samym początku. Dobra, już to sobie zbierzemy. Jestem w stanie to zebrać? Nie, jak nie atakują, to nie mogę. No, jak widzicie, robię sobie takie uniki. Jak szybko kliknę dwa razy w lewo albo w prawo, to robię sobie coś takiego. O, bardzo przydatne, jak się z kimś walczy. Ale czasami jeszcze klikam tu przypadkowo. Jak widzicie, mogę też strzelać w głowę, wtedy zadaję dwa razy większe obrażenia krytyczne, więc bardzo przydatna rzecz. Jak widzicie, po lewej jeszcze 90 kryształków muszę zebrać, żeby dostać 15 punktów zwycięstwa. Właśnie dzięki nim możemy wygrać i być pierwsi na tabeli. Ogólnie to nie jest tak jak w Battle Royale, że wygrywa tylko jedna osoba. Każdy, kto dostanie się na podstatek ewakuacyjny, tak naprawdę wygrywa, ale prawdziwym zwycięzcą jest ten, który ma najwięcej punktów zwycięstwa właśnie. Tak naprawdę nie musicie nawet z nikim walczyć, tak naprawdę to chyba w sumie nikt nie musi. Dobra, przyjmuję sobie kolejny punkcik. Ten jest akurat łatwy, więc bez problemu sobie to przejmę. O, nawet bardzo szybko się zrobił. I mamy już 300 dolarów, ja mogę sobie karabin kupić, ale na razie jeszcze sobie z tego postrzelam. To nawet fajnie. Nawet nie wiem, czy na takie PvP, jak spotkam jakiegoś innego poszukiwacza, to nie będzie skuteczniejszy niż karabin. Da, możemy go sobie już kupić, ja go sobie zamówię, on sobie tutaj spada. O, jak widzicie, jest i mogę go sobie podnieść. Podniosłem... co to było? A to chyba był kosmita, trochę się przestraszyłem, że jakiś inny poszukiwacz mnie atakuje. To kurde, mamy loa już. A, musimy się na chwilę schować, wtedy się zregenerujemy. Cyk, załatwieni. Dobra, nie, karabin jest zdecydowanie skuteczniejszy w czyszczeniu mobów. O, możemy sobie to podnieść. To jest materiał do przeróbek, czyli z niego tworzymy sobie nowe bronie, więc warto to zbierać i na to polować.
No, mamy jakiś symbol jakiegoś ogienka, to wygląda trochę jak taki pionek z szachów. Co on robi? Heads up, prospector, dropping a gas refiner. To jest to samo, co miałem wcześniej, ale fajne rosyjskie akcje, mówiąc, oczywiście. Nie wiem za bardzo, co to robi. Aha, widzę, po lewej stronie zbieram coś takiego jakby. 1,2 na sekundę. Aha, dobra, widzę. Zobaczcie, zbieram sobie, jak się nazbiera do 750, to dostanę 5 punktów zwycięstwa. Dobra, to warto obstawić te wszystkie miejscówki w takim razie. Dobra, poszukajmy najbliższego kryształu, bo to jest najciekawsze. Kosmici mnie gonili, nawet nie wiedziałem. Dobra, posprzątany ten kramień jest bardzo skuteczny, przeciwko nim mam jeszcze jeden, który będzie kosztował mnie $800, więc nie tak prędko go zdobędę. Oj, kolejna rafineria. I mamy tutaj kryształek, on jest na poziomie średnim, poradzimy sobie. Nawet na ciężkim raczej byśmy sobie poradzili. Dobra, czyścimy. Jestem w ogóle zaskoczony, że spotkaliśmy do tej pory tylko jednego poszukiwacza, ponieważ co ciekawe, na tej mapie można całkiem łatwo ich spotkać. Często nawet można się minąć i nie zauważyć tak naprawdę. W poprzedniej grze, w którą grałem, praktycznie co krok miałem jakiegoś poszukiwacza, z którym chciałem walczyć i to nie było zbyt łatwe. A teraz tak na spokojnie sobie zbieramy. Więc w sumie mamy szczęście, bo... O! Co to? A, kosmika. Dobra. Uff. Już myślałem, że mam taki timing, że zacząłem o tym mówić i nagle ktoś mnie atakuje. A, tam mamy do zebrania jakiś materiał. Zbieramy. Look around. Z tego co pamiętam, to do mojej broni nowej właśnie brakowało mi jakiegoś zasobu, który miał być w górach. Jesteśmy właśnie w takich skalistych obszarach, może znajdziemy gdzieś tutaj. Dobra, kosmitów zawsze opłaca się zabijać, bo oni dają nam dolary. Dolary są cenne, dostajemy do niej broń. Dobra, ile będzie mnie kosztować snajpera? 500. Tak średnio. Zastanawiam się, czy nie kupić sobie stymulanta zdrowia, ale chyba nie na razie. Na razie jest jakoś tak spokojnie. Myślę, że stymulant zdrowia kupimy sobie w troszeczkę późniejszej fazie. To jest taka strzykawka, która pozwala nam natychmiastowo zregenerować sobie troszeczkę życia. To może nam uratować dosłownie życie w niektórych sytuacjach. Dobra, kryształ jest 80 metrów od nas. Lecimy po niego. Musimy też uważać, bo do tych kryształów zawsze idą nie poszukiwacze, więc... Zaraz możemy mieć tu towarzystwo. A, zbieramy to. Co to było? Dlaczego to mi zniknęło? To było jakieś zebrane już? To chyba było zebrane, tylko ten poszukiwacz, który już to zrobił, tego nie żył. Cyk, załatwienie. Dobra, nie, karabin jest zdecydowanie skuteczniejszy w czyszczeniu mobów. O, możemy sobie to podnieść. To jest materiał do przeróbek. Hello, darkness, my old friend. Albo nie rozumiem. O, jak widzicie, są też przyjaźni kosmici. My chyba nawet możemy ich zabić, ale no po co to robić? To są przyjaźni kosmici, oni sobie tylko tak tu chodzą. I ten jest chyba trochę zlagowany, chyba że on ma taki styl poruszania się. Jak ktoś tutaj, widzicie, rafinatora też używa, tak jak ja. Czy ja go mogę zhakować? Tak, mogę. Zabieram. Jakiegoś degeneratowiczowi zabraliśmy ten generator. No i kozak. Wszystkie trzy mu zabierzemy, są nasze teraz. Mamy tu kosmitów, najpierw ich zabijmy, zanim zaczniemy zbierać złoże. Oni chyba są dosyć trudni. Tak, jak już długo ich muszę siekać. Kontakt zrealizowany za polowanie na kosmitów, super. A, oni są skażeni. Skażeni zostawiają po sobie takie zielone cosie. Możemy je zbierać. Tam jakieś światło się pojawiło. Co ono oznacza? Aha, jesteśmy blisko... No właśnie. Każda taka sfera, gdzie są takie cosie, jest oznaczona na mapie. Będziemy dostawać więcej dolarów nawet za łapanie takich rzeczy i będziemy realizować kontrakty, więc warto tutaj przychodzić, ale wiadomo, że inni też będą tutaj przychodzić. Dobra, wiercimy, zbieramy. Brakuje nam... 170. Dobra, tacy kosmici... Najzwyklejsi nam są niestraszni w tej chwili. Dużo ich, dobra, nieważne, na dwóch. Dobra, załatwiamy ich łatwiutko.
Ła! Nie trafia mnie tak. Dobra. Dostaliśmy 200 aż, super, kontrakt zrealizowany. Na którym jesteśmy miejscu? Na 9. O kurczę, są ludzie, którzy radzą sobie znacznie lepiej od nas. Trzeba będzie ich zabić. Tam widzę w ogóle jeszcze jeden, też go sobie przejmijmy. Będzie nam dużo dawał. Już mamy 6 na sekundę, jeśli dobrze widzicie. Jeśli ja dobrze widzę. Uuu, przepraszam, nie chciałem ci tego zrobić, przepraszam. Myślałem, że jesteś zły. Dobra. To jest kogoś innego nawet. Dobra, zabieramy. Sorry, pani Gar. Zabieram rafinator twój. Dobra, tam są kryształki. 500 metrów, aż pół kilometra musimy przejść. Bo w międzyczasie możemy natrafić na coś złego. Tam mamy Wi-Fi darmowe, jakby ktoś chciał hotspota, można iść. I co to jest? Mamy jakiś materiał. Nie, to były dolary, leżały sobie tak po prostu. Właściwie to ja mówię dolary, bo to przypomina dolary, a to jest jakaś inna waluta. Dobra, ej, spadamy coraz bardziej, mamy 10. miejsce, ludzie zbierają szybciej od nas. Kurczę, coś robię źle. Musimy kogoś... O! Dobra, ten mnie zaskoczył. Jakiś latający, kurczę, blada. Będzie strzelał do mnie pewnie, prawda? Nie, nie strzela. Niedobrze, musimy zbierać szybciej, tylko nie wiem jak. Mamy 730 dolarów, za chwilę będę mógł sobie kupić lepszy karabin mój. Ła, jaką mocno bije! Ej, ty, czekaj! Nie zabiję zaraz! Widzisz, jaką mocno bije? Dobra, niech się zregeneruje. Okej, regeneruje się. Super. Latający też leży, zostali jacyś mniejsi. Słaby miotacz. Dobra, jak jesteś słaby, to jesteś słaby. Dobra, załatwieni. Okej, możemy sobie teraz kupić karabin, którego chcę przetestować. Jeszcze nigdy go nie używałem, bo dopiero co go kupiłem. Zobaczmy, czy jest fajny. Wygląda fajnie. O nie, prospektor zabiera mi refiner. Dobra, zabijamy go. Coś mogę splądrować, jakieś gniazdo to było. Plądrujemy. Ktoś zabrał mój ten. Moją maszynę, ale ona jest niedaleko całkiem, to wrócimy tam. Jakieś skrzynie. Co ciekawego? Ej, coś dostałem, jakieś punkty frakcji. Już myślałem, że jakieś bronie tutaj będą. Czy to są te moje rafinatory? Chyba tak. To chyba były te rafinatory, które przyjąłem. Albo nie? Nawet jeśli, to my sobie je przejmiemy teraz. Dobra, zabieramy wszystkie 3. Cyk, załatwione. Kurczę, nie pamiętam, gdzie zostawiłem te, które wtedy przejąłem, bo wtedy moglibyśmy bardzo łatwo znaleźć gościa. Dobra, zobaczmy sobie mapę. Tam jest jakiś bosik. Nie idziemy tam. Mam za słaby ekipunek na walkę z bossem. W ogóle jestem na 9. miejscu, bo chyba przez to, że przyjąłem te rafinatory. Spoko. O! Mamy złoże blisko. Akurat sobie przetestuję broń na kosmite. Dobra, cyk. Uuu, ja wciśnie mocno. O kurde, fajna jest. Bieramy. Oj, powolutku to będzie szło. Musimy znaleźć większe złoże. Tam jest, 100 metrów od nas, super. Lecimy po to. Ja to schowamy się na chwilę w krzaczkach, ja przesunę kamerkę, żebyście widzieli cały interfejs. Cyk, kolejny materiał do przeróbek i zbieramy sobie złoże weltecytu. Okej, teraz już będę wiedział, jak to się nazywa, weltecyt. Dałaś mi to kosmitu, mam taką broń, że nie mają szans. Pyk, pyk, pyk! Nawet nie podejdziecie. Ups, przeładowanko. Chwilę trwa. Ciśniemy ich. Dobra. Wsuńmy się na chwilę. Obiją. Ściągają mi armor. No i pięknie. Poczyszczeni. Bardzo dużo surowców leci w ogóle.
Dobra, bo mamy 2 minuty i 50 sekund. Zbierzmy to sobie szybko, żeby dostać jeszcze trochę glory pointsów. I w ciągu tych 2 minut musimy lecieć w stronę statku ewakuacyjnego. Jest 250 metrów ode mnie, więc nie jest tak źle. Dobra, lecimy pod ten statek. Najpierw trzeba będzie oczyścić wszystko pod nim i szybko do niego wskoczyć. Inaczej zostaniemy pokonani przez tytułowy The Cycle. Czyli ogromną burzę, która jest na planecie, dlatego musimy się stąd ewakuować. Nie jesteśmy jakoś super daleko. Może mamy $400, kupimy sobie to pod Eben, rozumiał, żeby się tym móc leczyć. I teraz kupimy sobie też pojazd, on jest tylko za 125, dawać mi go. Dobra, skorzystamy sobie z fury i jedziemy do statku, żeby być szybciej. Dobra, prawym wszystkim myszy przyspieszamy, więc spoko, słabo się tym kieruje trochę. O, bardzo dużo refinerów jest po lewej stronie. O, mam tu typa. Dobra, puszczamy furę. Załatwmy go szybko. Nie widział nas. Nie widział nas, możemy go pogonić. Moje ślizgi są bardzo fajne, bo są takie przyspieszające. Dobra, czy on uciekł? Jest gdzieś tutaj? Musimy pokonać kosmitów, żeby się dostać. Dobra, ja bym chciał jeszcze spróbować z kimś powalczyć, zanim siądę do tego. Dzięki temu będę miał wyższe miejsce, bo mam tylko 8, to tak słabo. Jak pokonam innego prospektora, to będę miał wyżej. I na pewno będą chcieli tu przyjść. Mamy minutę, przez minutę może uda nam się kogoś zabić. Mamy też leczenie, więc spoko. Mamy 95 punktów zwycięstwa, musimy mieć więcej. Pojawił się kosmita kolejny. Dobra, załatwiony. O nie, tu jest przeciwnik! Dobra, zmalę go nie zabiję, ale spróbuję go zabić z tego. Walić z jakiegoś granatnika, no nie fair. Nie mam granatnika. Dobra, załatwiamy go. Nie ma już armora. O! Prawie załatwiony był, widzieliście? Jeszcze kosmici przeszkadzają. A przeładujmy sobie szybko. I gdzie on jest? Tam jest. Spadowa kosmity. Mamy 20 sekund. Musimy na pewno poczyścić tych kosmitów, bo inaczej nie wsiądziemy. Znaczy wsiądziemy, bo już wylądował. Głupoty mówię, sorry. O, nie udało mi się. Dobra, 13 sekund, nie ryzykujemy, wsiadamy. 8 miejsce. Zobaczcie, najwięcej punktów miał 310 Gravday. O, zarąbaliśmy mu wcześniej. A nie, nie zarąbaliśmy mu. Zarąbaliśmy temu Garf 05, który był nade mną. Dobra, mamy jakieś nagrody. Całkiem sporo tych nagród, fajnie. Dobra, i to by było na tyle w tym filmie. Dajcie znać, czy gra wam się podoba. Mi się bardzo podoba. Jeśli chcielibyście sobie w nią zagrać za darmo, macie link w opisie i koniecznie wchodźcie tam i pobierajcie. Może będziemy grać więcej, jeśli byście chcieli. Czekam na wasze opinie, będę zaglądał do komentarzy, a tymczasem ja się już z wami żegnam. Mówi do was Kacy i używajcie kodu KUCYKACY, pamiętajcie, narka.